Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Bartłuś, a to jest Grim Dawn w wersji polskiej. Gramy klasą żołnierza. Postać jest wbita na 15 poziom. Zapraszam do oglądania, bawcie się dobrze. Co my tu mamy? Niech sobie sprawdzę, gdzie ostatnio skończyliśmy. Przedmieścia Burwich. Dobra, mamy już wszystko sprzedane, więc od razu się tam udamy. Tu w mieście chyba nie ma nic więcej do wykonania, w sensie nie ma jakichś questów. No to jedziemy. Co to jest? No proszę, Dorian. Ja tak nie potrafię, ja nie mogę. To wszystko, to dla mnie zbyt wiele. Trzymaj się tam. A jeszcze jedna rzecz tylko. Bo coś mi tutaj. Kamera. Okej, okay, dobra, przełamamy, okej. Okay. Oh, hello, traveler. Duncan. Witam cię serdecznie. Skoro przemierzasz tę okolicę, zastanawiałem się, czy mógłbyś nam pomóc zlokalizować kogoś. Jestem trochę uwiązany robotą w tutejszej kuźni. Ktoś zniknął, a to niespodzianka. Mój mistrz Angrim opuścił obóz dziś rano. Oczywiście spokojna głowa, Nejda Angrima. Przyjmiemy zlecenie. Tu jeszcze mamy Markusa i Gertrudę. Opowieść o dwóch chowalach. Porozmawiał z Angrimem w pobrzeżu Burwich. Mała ta bestia, wrogi bohater zabity. Mamy 22 do 45. Nie mamy przebiegłości. Skrzyneczka, a tylko maści były. Przepraszam, nie maści, a ja się tędy przeniosłem. Dobra, wejście do zatopionego przejścia, odbijając Burwich. Tam byliśmy już. Ten most jest zawalony. Przeszliśmy po prostu jaskinią. Może w dalszym etapie gry sobie ten most odbudujemy.
dotarliśmy do jakiegoś obozu. Znaczy nie do jakiegoś, a do obozu Bractwa krwi. Sprawdźmy, co nam wypadło. To niestety ten Morgenstern jest słabiutki. Nic ciekawego. Kontynuujemy podróż. To jest skrzynia. O proszę, to jest zamknięty, także prawdopodobnie tutaj będzie jakiś quest. O, żelazna buława z kołnierzem. Wściekłej bestii. Nie mamy budowy ciała. To jest przedmiot rzadki. Epicki. Epicki jest lepszy niż rzadki. Nie wiem właśnie, jak to jest. Epicki czy przedmiot, czy rzadki jest bardziej wartościowy? Napiszcie w komentarzach. Jesteśmy w pobrzeżu Burwich. Coś nowego. A cóż tu za przerażliwy dźwięk? Chyba ktoś grał na trąbie. To się pojawiło nam wytyczne do zadania. Zaraz sobie sprawdzimy to. Co nie jest źle. W sensie takim, że przeciwnicy nam jakiejś większej szkody nie wyrządzają. Jest nasz Angrim. Miło cię widzieć. Mam nadzieję, że jesteś tu, by walczyć po stronie dobra. Jestem tu po Maleumenhir. Co ty o nim właściwie wiesz? Lamtan potrzebuje go, by pomóc ocalałym. Nie możemy jej marnować na tych, którzy migają się od walki o Kairin. Mamy zacną gromadę ludzi w diabelskiej przełęczy. Mógłbyś do nas dołączyć. Nadeszła pora, by młot został przekazany. Bez znaczenia, zabiorę go siłą, skoro muszę.
Tego jest kaprzełęcz? Co? Ty wyglądasz mi na sz... Nie, wygl... Nie, ty wyglądasz mi na szczególnie zdolnego gościa. Jeżeli cała reszta tam jest tak jak ty, być może ludzkość ma jeszcze szansę się odrodzić. No, powiedzieliśmy się po stronie Lankana. Zadanie zaktualizowane. Opowieść o dwóch kowalach. Menhin Mellum. Starożytny młot używany do wykuwania przedmiotów przechodził z pokolenia na pokolenie. Był świadkiem narodzin nielicznej ilości artefaktów i z pewnością będzie przyczyną narodzin kolejnych tysięcy. Co teraz robisz? To jest ten czarny legion. Dobra. Dostarcz Duncanowi mod. Jaskinia, proszę. Ale czy ona na mapie nie zaznaczyła jej? Przyjdziemy sobie na później. Matko, ale tu przeciwników. Z mapki, a nie jeszcze tutaj coś jest. Dobra. W sumie to możemy teraz jeszcze przejść tędy. No, podnieś na amulet. Proszę, to jakiś triknik pytający. No proszę. O kurczę, rzeczy wypadło. Sześć pancerza, szybkość rzucania czarnym odpada. Za mało pancerza odpada. Przebiegłość 15 ze zdolności defensywnej. Możemy założyć. Tu jeszcze ma taką tarczę. Kurde. 15 do 23 to za słabe. 12 słabe. 46 pancerza też słabe.
Dobra, idziemy dokończyć to zadanie. Cieszę się, że cię widzę. Masz Maleumenhir. Przekonałem Angrima, by wziął w tym udział. Proszę o tą moc. Zaimponowałeś mi. Okej. Szkoda, że tu... A, to już jesteśmy na miejscu, to w zasadzie. Siedem masz. To duchowość. Was nie interesuje. 22 do 45. Do 33, 26 do 36. To ten miecz jest troszkę lepszy. 22 do 52 aż. Co my tu mamy? To jest kiepskie. Coraz bardziej, coraz lepsze te przymioty tutaj wyglądają. Przedmieście Burwich, tak? Pobrzeże Burwich. Nie działa arbalista. Cóż to za przeraźliwy krzyk. Przedniły pora, to na razie nie idziemy. Proszę, 1 do 52. Jak dziadostwo. Masakra jakaś. No, tu jest jaskinia. Chcę do niej zaglądnąć.
16 poziom wpadł. Weźmy sobie przebiegłość tym razem. 8 do 39. Ocaleni. Już prawie zdobędziemy niedługo. Chyba kolejny poziom, tak? 1500. Czy mi się coś... Czczony, honorowany, oddany, przyjazny. Nie mamy punktów poświęcenia na razie. Wsio. No proszę, jakieś czary udu. Tych białych przedmiotów nawet nie sprawdzą, bo raczej wątpię, żeby były lepsze od tych, które używamy. Trzeba poświęcić. Jakiś nóż agresywny, ja pierdolę. Nie używam noży. Ajaj. Weźmy tą stroną, drugą. Brzeże burwisz. Właśnie zastanawiam się nad jednym. Jedną kwestią. Dlaczego nie możemy tych kolejnych technik się nauczyć? Potrzeba jeszcze 3 punkty w klasie żołnierz. Mamy pierwszy poziom. Już powinniśmy te umiejętności znać. Nawet 15 poziom to już tutaj. Nie, nie rozumiem tego. Jakiś granadiera, co tu się włączyło? Żołnierzem gramy. Dostępny jeden punkt.
plus 24% obrażeń od krwawienia. Jest zablokowane. Procent zdrowia. Tak w sumie troszkę na pałę to wybrałem. 15 obrażeń fizycznych. Zawsze te fizyczne obrażenia to nam pomogą. Tak, a tu jeszcze można przybliżyć. Albo oddalić. Ale czego nie mogę tych wybrać? A, my czasu tu nie są potrzebne jakieś kryształki? No ale mamy te kryształki przecież. Kurde, to może są te punkty. Te punkty poświęcenia tutaj. Wiecie co, pozbieram sobie tych punktów troszkę, zobaczymy co z tego będzie. Cóż to za chatka? No nic, idziemy dalej. Niestety. Oj, żelazny pałasz, to może coś ciekawego. Sześć, tak, to jest. A nie mam biegłości. Bagienna zatoka. Aha, tutaj bagienna pola. A to jest jeszcze przegniłe pola. I cmentarz Berwich, którego chyba ominęliśmy. Musimy iść jeszcze na północ. Albo otworzyć sobie skrót. Działa buława korozji. Na nieszczęście nie mam żadnego handlarza. Już mamy wszystko odkryte. Bagienna zatoka. Nie, najpierw musimy ten teleport odszukać.
sprzedamy te rzeczy w mieście. I wówczas się tu wrócimy. Ale tu coś jest. Strefa budowy mostu. Most ten łączy kiedyś Bulowicz wschodnią Markią. Nie posiadamy wystarczającej ilości materiałów. Wojenna zatoka. A, tam jest wioska Bulowicz. Tchnięte jedzenie. Wioska Borowicz. Tak, co tutaj jest? Schody w dół. Do wioski na razie nie idziemy. Spróbujmy odszukać ten oto teleport. Nietknięte jedzenie. Co to było jest? Dobra, teraz tutaj pójdziemy. Jest teleport, dobra. Się nam nie pojawił. Zaraz się tu wrócimy. Sporo lutu wypadło. Mam nadzieję, że jakiś ciekawy. Wszystko do sprzedaży. To też. Również. Zostały nam jakieś shity. Coś co tu mamy? Budowy ciała nie mamy.
Wszystko jest, kurde, nie do założenia. Wrócimy się tutaj. Schemat. Odwiedź Kowala, by stworzyć przedmiot schematu, który udało ci się wcześniej nauczyć i ze znalezionych materiałów. O kurczę, to jest ciekawe. Schody w dół. Rozkazy kultystów. To chyba jakiś do questa coś. Coś się pojawiło do questa. Mistyczna stalowy hełm. O, to jest całkiem fajne. Rebudowa ciała. Spada niestety. Przejdźmy jeszcze do tej piwnicy. Śmierdząca nora. O matko. Skrzyneczkę opuszczoną, w której nie ma nic. Siedemnasty poziom. Elegancko. Co to jedzenie daje? Nietknięte jedzenie. O, tam jedną też, proszę. Kurczę, trochę tych rzeczy wypadło. Złom. Proszę, o proszę, okryta płytowa, pancerz, traumy. To już jest niezły sprzęt. 15 do 45, 46. Siedemdziesiąt sześć, przebiegłość, zdolność defensywna. Niestety wszystko gorsze. Negująca maczuga mutanta ataku. Matko, kto te nazwy wymyślał? Wymagany poziom gracza 18. Rozkazy kultystów, bracia krwi. To chyba coś z questem.
odporna skórzana ciężka szata morza. Mamy duchowości. Jakby urok to sraczka. Tych rzeczy złotych wypada ostatnio. No to już jest przejście na dodanie. Sprzedajmy lód w diabelskiej przełęczy. Come see what's left of my wares. Właśnie to jest słabe. Ten mieczyk jest może i nie taki zły, ale nie mamy 18 poziomu. To chyba do questu związanego, to też. Te fioletowe rzeczy to. Duchowość, to sobie zostawimy. 15, 28. Teraz pytanie, czy damy budowę ciała, czy przebiegłość? Ryzyk fizyk. Gdzie jest kowal? O, proszę tu. O matko. To już w następnym odcinku, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Dajcie łapkę pod filmem. I trzymajcie się. Hej, do zobaczenia.